Halo, halo, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Długo zastanawiałam się, czy ten film puścić, edytować, opublikować. Doszłam do wniosku, że puszczę ten film. Uprzedzam, że jest to film dla osób o mocnych nerwach, w takim sensie, że będę tam płakała wiele razy i będę Wam opowiadała o tym, jak Wasze komentarze na mnie wpływają, jak ja na to reaguję, jak Wasze wiadomości wpływają na mnie, czyli o tym, jak z jednej strony, co niektórzy trochę mnie ranią, ale to nie jest istotne. Ja to bardzo szybko z siebie wyrzucam i tego akurat nie zatrzymuję w sobie, więc na tym bym się akurat nie skupiała i generalnie chodzi mi o to, żeby Wam podziękować chyba. Cały ten mój przekaz filmu był o tym, chciałam, żeby był o tym, żeby Wam powiedzieć, jak bardzo ja biorę do siebie to, co. Znaczy, biorę do siebie. No tak, w sensie takim, że te pozytywne rzeczy bardzo, jak bardzo jestem Wam wdzięczna za to, że jesteście. O, to są dobre słowa. Bardzo jestem Wam wdzięczna za to, że jesteście. I mimo to, że sobie tam popłaczę w tym filmie, to generalnie chodzi o to, że bardzo, bardzo cieszę się, że jesteście, że mam tak cudownych, wspaniałych widzów, którzy w taki niesamowity sposób kulturalny. Mama do mnie dzwoni, sorry. Mama do mnie dzwoniła, potem przyszły dzieci i tak zleciało, że teraz dogrywam tylko tyle, że chciałam powiedzieć, że jeśli nie lubicie płakać na filmach, to może nie oglądajcie tego filmu po prostu. To jest taki filmik, gdzie są dużo, dużo moich emocji i na pewno moje emocje wzbudzą emocje w Was, dlatego że jeśli nie lubicie, to nie oglądajcie po prostu, nie oglądajcie. Poczekajcie na kolejny film. Także, jeśli ktoś nie będzie lubił, to przepraszam. Jeśli ktoś chce zobaczyć moją szczerość, to niech zobaczy. Nie musicie komentować. Nawet się zastanawiałam, czy by nie wyłączyć komentarzy do tego filmu, ale wiem, że jak wyłączę komentarze do tego filmu, to gdzieś pod następnym będziecie pisać, więc jeśli ktoś chce, to i tak pewnie skomentuje, ale myślę, że wolałabym, żebyście nie komentowali moich emocji. I ja po prostu chciałam je Wam przekazać. Nie po to, żeby coś, tylko tak po prostu nagrałam to, co wtedy czułam. I tyle. I koniec gadania. Zapraszam Was na film. Halo, halo, dzień dobry. Nadaję dzisiaj. Wstałam, zrobiłam śniadanie. Jest sobota rano. Znaczy rano? No rano, 9 jest. I powiem Wam tak. Puszczam filmik o tych dzieciach, o wychowaniu, coś tam, zobaczę jaki będzie odgłos. Powiem Wam jeszcze coś takiego, tak na dodatek, nie wiem. Powiem tak, jak nagrywałam ten filmik o dzieciach, o wychowaniu, o tym, co ja myślę, i poprosiłam Was o Wasze opinie na temat, co dzieci powinny umieć, czego nie powinny umieć. To dużo, to w tym momencie były jeszcze inne komentarze niż wtedy, kiedy ja to nagrywałam. Dużo was napisało, że niedobre dzieci, niedobre dzieci. W ogóle jak można tak powiedzieć, niedobre dzieci? W ogóle to jest dla mnie obraźliwe. O, może tak, obraźliwe. Nigdy nie powiedziałabym o żadnym dziecku, że jest niedobre. Każde dziecko jest dobre. A jeśli byście napisali może niedobra matka, to i owszem, ale niedobre dzieci po prostu czuję niesmak. Nie lubię takich komentarzy i jestem z wami szczera, co nie znaczy, że tak jak gdzieś tam ktoś napisał, że w ogóle, żeby było tylko słodko. Nie, absolutnie nie musi być słodko. Zresztą ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby był na moim kanale. Absolutnie. Tysiące razy powtarzałam prawie w każdym filmiku, że ja to robię dla siebie, żeby się wygadać. Jak Wam się nie podoba, to po prostu sayonara. Po prostu, bo ja nie mogę. Nie mogę robić czegoś na pokaz. I nie będę tego robić, i nie chcę tego robić, i nie będę tego robić. Żyję po prostu tak, jak żyję.
Czemu taka jestem? Może nadopiekuńcza, może usługuję moim dzieciom, tak wy to sobie myślicie, ale w jakimś tam stopniu pewnie można by powiedzieć, że usługuję, no bo przecież gotuję, bo przecież sprzątam, bo przecież piorę, ale taka jest moja praca, to jest moja praca. Powiem wam szczerze, że ja też już gdzieś to mówiłam w moich filmikach, że ja jako mała dziewczynka w wieku 12, może nawet więcej lat, pamiętam to bardzo dobrze, pamiętam to doskonale. Moja mama bardzo rzadko mówiła mi, że mnie kocha, bardzo rzadko mnie przytulała. Ona myślała pewnie, że ja już tego nie potrzebuję, że jestem duża. A ja potrzebowałam, ja pamiętam to do dzisiaj, że mi tego brakowało, mimo to, że moja mama mnie bardzo kochała i wiem o tym, że mnie kocha do dzisiaj. To jednak ja potrzebowałam bliskości większej niż tą, którą ona mi dawała. Miałam bardzo dużo obowiązków, miałam je nakazywane, że mam to zrobić, i bardzo mi źle z tym było. Znaczy bardzo, no nie bardzo, ale czułam się taka poniżana, czułam się jak, no nie wiem, jak wam to powiedzieć, jak robot jakiś taki, wiecie co, no masz iść i masz to zrobić, w ogóle nie było dyskusji, ty masz iść to zrobić, a ja teraz swoje dzieci wychowuję zupełnie inaczej. Świat się zmienia, podejście do życia się zmienia. Bardzo dużo książek przeczytałam o wychowaniu dzieci i wiem, że dzieci muszą mieć obowiązki, ale wiem też, że dzieci nie powinny być do niczego zmuszane. Trzeba do dzieci podejść tak, wyczuć dzieci, kiedy one są gotowe na taką, a nie inną rzecz. I to, że ktoś jest dumny z tego, że jego małe dziecko w ogóle robi sobie nawet kanapki w wieku 2 lat czy 3, to jest jego sprawa. Ja nie wnikam. Moje dzieci nie kroiły kanapek w wieku 2 lat, bo ja stwierdziłam, że dzieci powinny dojrzeć do jakiegoś momentu, w którym będą same to robiły, tak? I to jest mój biznes, to jest moja sprawa, tak? I tutaj, mimo to, że prosiłam Was w tym filmie, który dzisiaj puszczę, sobota, podkreślam, prosiłam Was o opinię, to jest, żebyście wyraziły swoje opinie, a nie wchodziły z butami w moje życie. To akurat większość Was, 99% z Was jest niesamowicie kulturalna i niesamowicie właśnie dokładnie taka, jaką ja bym sobie życzyła, żeby tutaj były takie osoby, bo wy mi mówicie, podajecie mi przykłady, mówicie mi, a może tak, a może tak, a może inaczej, i robicie to w bardzo kulturalny sposób. Jestem Wam niesamowicie za to wdzięczna i muszę Wam mówić, że ja każdy komentarz przemyślę i czasem nie skorzystam, a czasem skorzystam, także tak to jest, ale jeśli ktoś pisze niedobre dzieci, to czuję się źle z tym. Ale oczywiście w moim sercu jest tak, że ja dzisiaj to powiedziałam i wyrzucam to, i karta czysta jest od nowa, więc nie trzymam urazy. Pamiętajcie o tym, ja nigdy nie trzymam urazy, także tak. I tu chcę właśnie powiedzieć, że tak jak mówiłam w tamtym filmiku, że życie poza granicami bez pełnej rodziny jest zupełnie inne, ale też ludzie są zupełnie inni. Inaczej wyobrażają sobie rodzinę, schemat rodziny, wychowanie dzieci. I moja bardzo bliska mi osoba ma jedno dziecko i nigdy nie ma dla niego czasu, bo nie ma czasu. Ona wstaje rano, ona się wymaluje i dziecko chce do niej zagadać. Ona nie ma czasu, bo ona teraz coś robi, coś tam, coś tam. Po prostu dla mnie takie coś nie istnieje, żeby dziecko się samo wychowywało. Absolutnie. Będę to robić tak długo, jak tylko długo oni będą tego ode mnie chcieli. Po to jestem. Jak dupa od srania i w ogóle nie wiem co jeszcze. Po to jest matka, po to jest rodzic. I tak jak mówię jeszcze dodatkowo,
że gdyby była babcia, dziadek, druga babcia, ciocia, ktoś, kto mieszka blisko, rodzina taka pełna, to po prostu najzwyczajniej w świecie te dzieci miałyby przykład od innych osób i miłość od innych osób też. I ja byłabym wolniejsza, ja miałabym więcej cierpliwości, byłabym bardziej wyrobiona, bo na przykład byłabym bardziej wypoczęta, bo byłby, nie wiem, weekend, pojechalibyśmy gdzieś do babci, babcia by gotowała, ja odpoczywam i wracam z super energią na kolejny czas, ale tutaj tego nie ma, jestem non-stop sama, więc miejcie to na uwadze też. I co? I dobra, koniec gadania, bo znowu się będę powtarzać. Szacunek dla drugiego człowieka, kultura wypowiedzi, bardzo proszę. I no i tak, no i moje. Bo, a jeszcze Wam powiem coś, że odnośnie dzieci, jeśli ja narzekam, że oni biegają, że oni krzyczą, że oni, że są lumpy, to wszystko jest w otoczce miłości. To jest taka przenośnia z mojej strony. Ja sobie nie wyobrażam, żeby oni mieli być grzeczni. Ja bym podejrzewała, że oni są chorzy, jak oni by siedzieli i w ogóle mówili dzień dobry, poproszę, dziękuję w ogóle. Ja bym twierdziła, że są chorzy, że są nienormalni. Na moje dziecko musi się wybiegać, musi się wykrzyczeć, musi się wyśmiać, wyhałasować i nabroić i popsuć. Po prostu. Przecież jeśli oni by tych dziur w podłodze nie zrobili, to oni by nie wiedzieli o tym, że coś takiego może się stać. Takie jest życie. A to, że byłam że ja jak się coś wydarzy, włączam kamerę i do Was nadaję, to jest właśnie to, że ja to robię pod wpływem chwili, a może nie powinnam, bo gdybym to przemyślała, to bym powiedziała, okej, nie pokażę Wam, bo przecież co Wam będę pokazywać, bo to nie o to chodzi. Ale tu nie jest tak. Na moim miejscu, w moim kanale nie jest tak, bo po prostu nie jest tak, bo ja do Was, przepraszam, nadaję. Właśnie jak się coś wydarza, bardzo często, to włączam kamerę i mówię, tak jak teraz tutaj, popłakałam się aż, bo to było w tym momencie, pomyślałam sobie, że chcę włączyć tą kamerę i to nagrać, bo ten przekaz będzie taki prawdziwy, z emocjami, bo taki chcę, żeby był, a nie taki, że gdzieś tam Wam wspomnę, a spoko, bo coś tam, nie? To takie opowiadania są już bardziej takie chłodne i to właśnie nie ma tych emocji, a ja bym chciała, żeby te emocje były. Okej, okay. Jeszcze jedna rzecz, bo patrzę tutaj sobie, wczoraj wczoraj dopiero czytałam wiadomość od Natalii. Wczoraj był 18, a Natalia to napisała do mnie 15 chyba. Natalio, kochana, ja Ci tak mocno pozdrawiam, ja nie wiem, właśnie cały czas myślę, że jest coś, dlaczego ja mam ten kanał, bo... Przepraszam, ale jest coś, po co mam ten kanał, po co go założyłam. Tak sobie myślę, że jest coś, bo znalazła się taka Natalia, która do mnie napisała i pisze do mnie od czasu do czasu. I ja tak bardzo, jak wczoraj wieczorem przeczytałam, to szczęśliwa taka poszłam spać. Dziękuję Ci, Natalio, bardzo, bardzo, bardzo za to, że mnie uspokajasz. To jest słowo. Czyni cuda. Tak. I jeśli właśnie tutaj się sunie takie coś, że powtarzajmy sobie coś, co chcemy, bo na przykład nic się nie zmieniło w moim domu, a wystarczyło, że taka Natalia do mnie napisała i ja czułam i czuję i będę się czuła dużo spokojniejsza i innym okiem będę patrzyła na pewne sprawy w moim domu. I to jest niesamowite. I wystarczyło tylko kilka słów, także. To jest niesamowite i tutaj apeluję do Was, żebyście właśnie nie pisały
nie mówili do siebie, nie pisali do siebie. Tu już nie chodzi o mój kanał i o komentarze, nie, tylko w ogóle, żeby traktować drugą osobę dokładnie tak, jakbyście sami chcieli być traktowani. To też już wiele razy powtarzałam i mi się wydaje, że to jest najważniejsza zasada w życiu, żeby człowiekowi w życiu było dobrze. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Ale niektórzy siebie nie kochają. Niektórzy, no dobra, ale nieważne. Taka zasada wydaje mi się być bardzo, bardzo ważna w życiu. I nawet jeśli druga osoba nie jest taką osobą, jakbyście chcieli, żeby była, to mówcie jej, że jest taka, jakbyście chcieli, żeby była. Czyli nie, że jesteś taki, jakbym chciała, żebyś był, tylko na przykład, kochanie, pięknie odkurzasz, bardzo mi się podoba, bo tak fajnie odkurzyłeś. Kochanie, uwielbiam, jak myjesz naczynia, bo robisz to dokładnie tak, jakbym chciała i nic bym nie poprawiła. W takim sensie, że jeśli nawet myślisz, okej, odkurzył, ale po kątach znowu mi zostawił nieodkurzane, nie mów, że znowu tam nie odkurzyłeś, tylko mów, jejku, jak fajnie odkurzyłeś, jak fajnie, że mi pomogłeś, tak? To ta osoba, czy zrobiłeś, czy zrobiłaś, to w obie strony, to ta druga osoba na następny raz będzie miała ochotę to zrobić. I właśnie być może podejście, tutaj sobie tak pomyślałam, że właśnie podejście mojej mamy często było takie, że ona mi nakazywała i często wytykała mi błędy, i teraz ja to mam. Bo ja właśnie kiedyś, jeszcze teraz bardzo często nad tym pracuję, ale jeszcze mi się wymsknie, że na przykład jak mój mąż coś zrobi, akurat o odkurzaniu, to sobie myślę, no ale jak odkurzyłeś, tam nie ruszyłeś, tu nie podniosłeś w ogóle i co, nie? To ma być odkurzone. I to już kilka lat temu tak było, że ja tak o tym mówiłam. Teraz jestem zupełnie, jeszcze mam dużo do zrobienia, nie jestem w ogóle idealna, bo nie jestem. I często jest tak, że właśnie wypowiem się i nie mam nic złego na myśli, a gdzieś odbiór jest jakiś taki właśnie inny niż chciałam, żeby był. I to też jest no, ciężka praca nad sobą, kochani, ciężka praca nad sobą, także a w pracy nad sobą bardzo, ale to bardzo pomaga dieta. I to wiem z doświadczenia i nie tylko ja o tym piszę, mówię. I przeżyłam i doświadczyłam, wiele osób o tym doświadczyło, że dieta, dobra dieta wpływa na to, że łatwiej jest nad sobą zapanować i nad sobą pracować i się zmieniać i być lepszymi dla ludzi. Także wszyscy ci, którzy mają wielkie jady w sobie i nie lubią innych ludzi, pomyślcie o tym, żeby się oczyścić i popracować nad sobą. Dobra. Może po południu coś jeszcze nagram, ale Natalio, czuj się wyściskana, wycałowana i po prostu nie wiem skąd się znalazłaś, ale może Pan Bóg mi postawił Ciebie na drodze. Nie wiem, ale bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś i wiele, wiele innych osób, wiele, wiele innych osób. Ja dostałam tyle pomocy od Was już, że jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo za to wdzięczna. Także film zaczął się tym, że byłam niezadowolona. Może nie, że niezadowolona, bo tam w tych komentarzach nic złego tak naprawdę nie było, tylko po prostu gdzieś tam, tak jak mówię, no jeśli się komuś nie podoba, ja tak widzę, że wiele osób było i odeszło, bo znudziło się i to jest normalne, ale szanuję ich za to, że nie przestali że nie pisali do mnie komentarzy, a w ogóle odchodzę stąd, bo jesteś nudna w ogóle, co ty gadasz i w ogóle. Po prostu odeszli. I z pokojem i z miłością dla nich, proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko. Ja też czasem jestem, oglądam, wiele razy tak jest, że oglądam, obejrzę, przemyślę coś tam i potem odchodzę z takiego kanału, bo tych kanałów jest tak dużo i właśnie tak się zmienia, że tu jesteśmy trochę, potem tam, potem tam, potem tam. Takie jest życie po prostu. Także tak to jest i nie mam nic przeciwko. I ludzie się znajdują, tacy na przykład jak Natalia. Być może za jakiś czas Natalia też odejdzie. Nie wiem, ale to, co zrobiła w międzyczasie dla mnie, może być może ja dla niej też, to będzie na pewno w naszej głowie i w naszych sercach zostanie na długo. Także to jest właśnie najważniejsze, że cieszmy się chwilą tą, która jest. A jeśli coś nam się nie podoba, to
chyba nie zmieniajmy świata i innych, po prostu ja tak myślę, że można spróbować, ale na siłę się nie da chyba. Na siłę się nie da zmienić świata, także dobra, no nie wiem, dobra, bo już zaczynam chyba gadać nie na temat, także ja mam dzisiaj zakupy, to tamto, siamto, chlebek dzisiaj będę gotować, no i pogoda jest taka w miarę, jak się nie popsuje, to będziemy lecieć też oczywiście na spacer w las. Także może Was zabiorę, może nie, może tak, bym musiała taki spacer w las zabrać Was w tygodniu, jak sama bym szła i wtedy bym Wam pokazała, aczkolwiek lubicie też jak z dzieciakami gdzieś tam idziemy, także niektórzy lubią, jak pokazuję dzieci, niektórzy nie lubią, jak pokazuję dzieci, no ale myślę, że teraz jak oni będą w szkole, to tych dzieci będzie jednak trochę mniej, bo po prostu będę nagrywać wtedy, kiedy ich nie będzie, bo tak wolę. Dobra, spadam. Do zobaczenia. Byliśmy w sklepie. Wróciłam. I teraz jest 15, 16 już właściwie i czytam komentarz. A propos jeszcze tych dzieci, słuchajcie, bo po tym filmie, który puściłam właśnie, byliśmy w sklepie, wróciłam i jest kilka komentarzy i właśnie kolejna rzecz. Już sobie popłakałam, poszłam po pranie, wróciłam i dalej sobie płaczę. Bo nie wiem, czy wiadomość dla Mai Maryli. Kochana, to co mi napisałaś w komentarzu, to ja nawet nie wiem, co mam napisać, co mam odpowiedzieć, ale całym sercem jestem z tobą i właśnie to daje też do myślenia, że jest tu i teraz. Te dzieci mają dzieciństwo i dokładnie tak jak napisałaś. Być może kiedyś będą mnie wspominać, taka jaka jestem, być może będą mieli o coś do mnie żal, tego też nie wiem. Być może będą mieli żal, że ich nie wychowałam tak jak mogłabym, że czegoś ich nie nauczyłam, nie wiem. Ale w tej chwili robię to zgodnie ze swoim sumieniem i też wychodzę zawsze z założenia tego, że nigdy nie wiadomo, co jest jutro, czy oni jutro będą. Czy ich nie będzie? I nie płaczę tutaj, dlatego że myślę sobie, że ich nie będzie. Nie, ja ich płaczę, bo wzruszam się, że ich tak bardzo kocham. Tak bardzo ich kocham, że tak jak napisałaś, że wyglądam za nimi, że no, właśnie chyba robię wszystko. Wszystko, co robię, to robię z miłości. Być może za mocno ich kocham, być może za mocno się nimi opiekuję, nie wiem, ale właśnie twój komentarz, Maju, tyle mi dał do myślenia teraz, że jeszcze bardziej utwierdzam się w myślach tych, że dobrze robię, bo właśnie chcę tak robić, bo to wynika nie dlatego, że oni nic nie potrafią i że bo dużo rzeczy potrafią robić, ale wszystkiego się nauczą, a tego, czego ich nie nauczę, to w dorosłym życiu się nauczą. Mama też mnie wszystkiego nie nauczyła i chciałam powiedzieć, że koniec tematu o dzieciach, ale tak bardzo mi się serce ścisnęło, bo właśnie na pewno jest wiele takich osób, które potraciły swoje dzieci i właśnie ciężko potem, może człowiek sobie myśli, a może to, a może tamto, nieważne. Jest dzisiaj, tu i teraz i wszyscy ci, ja jestem jakiegoś takiego, jak się mówi, starego wychowania i dla mnie rodzina jest najważniejsza, żeby oni się trzymali domu, żeby lubili w tym domu przebywać.
Wiecie, o co chodzi? No, taki mam coś w sobie i to przekazuję. I to nie jest jakoś tak, że ja to robię jakoś specjalnie. To po prostu wychodzi naturalnie ze mnie, z mojej głowy i tak jest. Także koniec tematu dzieci, ale bardzo Cię przytulam, kochana, i wszystkich tych, którzy myślą podobnie do mnie, albo nie myślą podobnie, ale każda mama na pewno w jakiś sposób, nawet te, które pewnie nie zmuszają, bo nie chcę użyć takiego słowa, bo to nie jest zmuszanie, ale uczą dzieci od małego dużo różnych rzeczy, to też na pewno robią to z miłością. Ja to wierzę, wierzę w to. Chociaż znam wiele matek takich, które się wyręczają dziećmi po to tylko, że są po prostu najzwyczajniej w świecie leniwe albo nie mają takiego instynktu macierzyńskiego, który mówi im, żeby się opiekować dziećmi, tylko po prostu no, one sobie dadzą sobie rady, niech sobie idą. A ja taka nie jestem, także trudno. Ściskam wszystkich tych, którzy chcą być ściskani, a ciebie, Maryko, najbardziej. Przytulam cię bardzo i cieszę się, że jesteś z kimś, że masz kogoś i że takie smutne, takie rzeczy są smutne, jak ktoś pisze o tym, że został sam. Cieszę się, że tu jesteś. Przytulam cię mocno. I do zobaczenia za chwilę, jak się uspokoję, bo idę jeszcze raz do sklepu, bo kupiliśmy mleko, ale mój mąż trochę jest taki grypowy, wiecie? I nie wiem, o co chodzi, czy zmiana klimatu, bo gdzieś czytałam, że też może się to tak objawić, że może mieć właśnie, miał coś z problemami żołądkowymi, to nawet z dietetyczką rozmawiałam, że może mieć właśnie coś tam. I taki mówi, że jest taki grypowy trochę, ale mówi skąd, nie? Także mleko pije, pastę z kurkumy i złote mleko i działamy, dlatego trzeba iść kupić więcej mleka, bo byliśmy w Lidlu, ale tam nie ma fajnego mleka, jest tylko takie do lodówki, a my chcieliśmy takie Teges. A jutro pewnie albo pojutrze po prostu zrobię sama mleko, nie? Patrzę na balkon, pani obcina pana na balkonie na łyso. Maszynką. Ja swojego też będę obcinać pewnie. Dobra, nie ściemniam już teraz. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś nagram, czy nie, bo jak mój mąż jest trochę grypowy, ale idziemy na spacer właśnie i będziemy zahaczać o sklep, także. No, to tyle chciałam powiedzieć. Że dużo komentarzy, które mnie tak fajnie uspokoiły, takie gładziutkie, no moje. Nie byłam zła. Bo to po prostu nie byłam zła o te komentarze. Niektórzy się czepiają, ale to może też nie jest czepianie się, tylko taki, wiecie co, taki inny sposób myślenia i każdy ma do tego prawo, ale taki może bardziej właśnie taki nowoczesny, że dzieci się trochę inaczej wychowuje, bo te młode matki wychowują trochę inaczej dzieci. Znacznie inaczej na pewno. Także ja nie jestem taka nowoczesna, także. Tak jest, jak jest, i nic na to nie poradzę. Jak komuś się nie podoba, to nie musi oglądać. Koniec, kropka. Buziaki, uściski, do zobaczenia. Pewnie za chwilę, bo pewnie jeśli nie dogram dzisiaj nic, to. Aha. Miałam pokazać wam zakupy, ale dobra, już nie będę pokazywać, bo chłopaki są w salonie i krzyczą, także idziemy. I już. Wow. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale jest taka burza gradowa. Grad leci nam na. Nie wychodź słońce, bo masz bez skarpetek jesteś. Grad leży aż na balkonie i jest po prostu jakieś oberwanie chmury. Wow! A zimno jest! Wow! Jaki grat leży na daszku, też leży dużo gratu na balkonie, też tak, tutaj dużo widać. Wow, o, już przestaje, na stole leży grat. Pokruszki. No.
Dobra, o, buty poszedł założyć i musi, nie ma sensu wychodzić. Bo wejdziesz tam mokre i potem do domu jak wejdziesz w tych mokrych butach? Chodź, aniołek. Brr, zimno jak w zimę. No